Gościem NUR.pl jest dziś wyśmienita aktorka, utalentowana dramatopisarka, reżyserka i człowiek tajemnica, Gabriela Muskała. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bym siebie nie nazwała reżyserką ani scenarzystką, bo też niektórzy piszą, że jestem scenarzystką. Podpisuję się pod aktorką i dramatopisarką, bo napisałam kilka sztuk, natomiast scenariusz jeden i jedną sztukę wyreżyserowałam i nigdy bym się... To za mało? Nie, to za mało. Ja nie czuję się reżyserką po jednym doświadczeniu. Absolutnie nie, jakby to określenie, to trzeba zrobić parę rzeczy, żeby móc tak o sobie powiedzieć. I więc oczywiście w CV piszę, że zrobiłam sztukę, wyreżyserowałam, to był mój debiut, napisałam scenariusz, mój debiut scenariopisarski, ale nie jestem scenarzystką jeszcze. Twój debiut scenariopisarski w bardzo ważnym, w mojej opinii, nie tylko w mojej filmie Agnieszki Smoczyńskiej, Fuga. Mogłybyśmy, domyślam się, długo rozmawiać, gdybyś nie była chwilę po premierze w Teatrze Narodowym. Co jest właściwie dla ciebie w tej chwili bardziej gorącym tematem? No na pewno Jak być kochaną, bo 4 dni temu miałam premierę, więc właściwie ostatni miesiąc spędziłam na deskach w Teatrze Narodowym. I no, bardzo duża, główna, niesamowicie wyczerpująca, ale też cudownie wyczerpująca, satysfakcjonująca rola. Jak być kochaną według opowiadania Brandysa i filmu Wojciecha Jerzego Hasa z 1963 roku i adaptację napisała Małgosia Maciejewska. To jest druga chyba adaptacja teatralna tego opowiadania. Lena Frankiewicz reżyserowała, to jest troszeczkę się Fuga oddaliła przez te ostatnie właściwie 2 miesiące, najbardziej ten ostatni miesiąc, bo promocja Fugi i wszystkie wywiady, których udzielałam i spotkania, festiwal w Gdyni, to był głównie wrzesień, październik, listopad do początku grudnia. Po premierze troszeczkę się to już zluzowało na rzecz właśnie prób w Teatrze Narodowym, także teraz jestem rzeczywiście bardziej Felicją niż Alicją, chociaż myliłam się na scenie na początku strasznie i miałam mówić, mam na imię Felicja i mówiłam cały czas mam na imię Alicja. I Lena mówiła, Gabryśka, wyjdź już z tej Fugi, wracaj tutaj do nas, do Jak być kochaną. Co jest właściwie ważniejsze dla Gabrieli Muskały? Kino czy teatr? Tak. Wiesz co? Jedno i drugie, absolutnie nie. Kiedyś było tylko teatr. Przez pierwszych chyba 10 lat mojej drogi aktorskiej nie ceniłam filmu, nie chciałam grać w filmach, chciałam grać tylko w teatrze i grałam tylko w teatrze, po czym mój ukochany reżyser Mariusz Grzegorzek zaprosił mnie do głównej roli w swoim filmie. Zrobiłam to dla niego, bo go uwielbiałam, pracowaliśmy razem w teatrze non-stop, właściwie wielokrotnie. W krótkich odstępach. Również w teledyskach wystąpiłam i po prostu no, zrobiłam to dla niego i nagle złapałam takiego bakcyla, tak mi się ten świat spodobał. No po prostu powiedziałam, kurczę, chcę grać również w filmach. No i powolutku ten film zaczął mnie też jakoś lubić. Głównie to się stało wtedy, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy. I teraz dzielę. Jak zagram w filmie, to już tęsknię za teatrem. Jak zagram w teatrze, to tęsknię za filmem. Także staram się gdzieś tam to wyrównywać. Co czyni twoje role filmowe i również te teatralne takimi, które nie pozwalają się trząsnąć, nie pozwalają zapomnieć o tym spotkaniu z twoją kreacją? Dla mnie zawsze najważniejsze jest, czy to teatr, czy film, żeby nie grać, tylko być. Mhm. Ja w ogóle nie... To jest dziwne, co może powiem, ale ja naprawdę nie wiem, czy nie umiem grać, czy jest... Jak w momencie, kiedy czuję, że czegoś mi tam nie wystarcza z intuicji, z emocji, z czegoś, co gdzieś tam przypływa samo, co nie wypracowałam przez głowę, tylko po prostu co się pojawiło,
to bardzo nie lubię tych momentów, kiedy muszę włączyć technikę, kiedy muszę... bardzo lubię, jak mnie rola niesie. Bo technika jest rodzajem nieuczciwości? Nie, nie, rutyna jest rodzajem nieuczciwości, jeżeli jej się poddamy. Jeżeli pozwolimy sobie na rutynę i nic sobie nie robimy z tego, że grając, prawda, nie wiem, dramat po utracie na przykład męża, który zmarł albo zginął w wypadku, myślimy, a dzisiaj sobie ugotuję ziemniaczki i kupię jeszcze po drodze fasolkę. To jest nieuczciwe. Ja, u mnie jak się pojawia coś takiego, że zauważam u siebie przy 150 przedstawieniu właśnie coś takiego, że gram i tak mi to przychodzi łatwo, mam od razu lampkę czerwoną, że jest mi tak wstyd, że natychmiast zaczynam szukać, żeby na nowo usłyszeć, co partner do mnie mówi, żeby na nowo coś odkryć w tym, co ja sama mówię. I to się udaje, kiedy nagle wyłączymy właśnie to, że już wiemy wszystko, już nie musimy o tym myśleć, bo samo płynie, tylko właśnie spojrzymy jeszcze raz. Ale pamiętam tatę mojego, który już jak miałam 4 latka, 5 latek, zawsze mi mówił, tata jest śmieszny, bo tata jest kardiologiem, lekarzem, ale zawsze pamiętam, mówił mi, jak na przykład zdjęcia nam robił, oczywiście nie żadną komórką, tylko w tamtych latach jakimiś aparatami starymi, i zawsze mówił: Gabrysiu, Gabrysiu, no teraz tak już ci zrobię, ty rzucaj Śnieżką. No i ja taka, tą Śnieżkę, ale taka naturalnie masz być, naturalna, nie. I ja po prostu pamiętam, tak mnie męczył z tą naturalnością, że mam być naturalna, mam być naturalna. Pierwszy reżyser. Tak, i tata, mimo że już jestem prawie 30 lat, no może przesadzam, jestem no, dokładnie na scenie od 92, no to jest ile to jest lat, to 27. Nie przyjmuję tego filmie... do wiadomości. A ja przyjmuję w ogóle bez żadnego problemu. Natomiast jestem tyle lat i tato zawsze do tej pory mówi tak: w czym, Gabrysiu, teraz grasz? I ja mówię, no teraz na przykład gram Wasę Żeleznową 3 lata temu. A to taka jest ostra, taka babka. No ja mówię, tak, tatuś jest taka bardzo, no, kobieta. Gorki, tak, Maksyma Gorkiego i taka, no, kobieta potwór, która po trupach do celu, która namawia męża do samobójstwa i no po prostu poświęci wszystko, żeby a tak naprawdę w dobrej wierze, ale potwór, kobieta potwór. I tato mi tak, przy każdej roli tak samo jest: Gabrysia, tylko jeszcze ty nie graj tak, że po prostu twarzą tą nienawiść. Nie! Nie myśl w ogóle o tym. Wszystko od środka. Myśl sobie: nienawidzę was i wtedy samo ci się. I tato, tak jak ja zawsze nic nie komentuję, tylko mówię: dobrze, tata, masz rację, to jest super, tak. I jakby przyjmuję to. I ostatnio sobie zdałam sprawę, że to, że tata tak zawsze mi mówił: nic nie wymyślaj, nic nie, tu żadna twarz ci nie pracuje, wszystko od środka i samo się zrobi, że ja tak rzeczywiście zawsze pracowałam, że nigdy nie myślę, co mi... Ktoś mi zadał pytanie, to było piękne. Ktoś mi zadał pytanie w jakimś wywiadzie w Gdyni o fugę, jak się robi tę twarz, w sensie sceny jakiejś w fudze. I ja mówię: nie wiem, bo ja nie myślę o twarzy. Domyślam się, o jaką scenę chodzi. Chodzi o tą scenę w tym. W studiu telewizyjnym. Tak. I jak się tę twarz robi? Nigdy tego nie wiem, jak się robi twarz, bo w ogóle ostatnią rzeczą, o której myślę, to jest kontrola twarzy podczas grania. I tego mi chyba rzeczywiście tato przez te lata. Uwielbiam tatę za to. Uwielbiam, jak tata już pyta mnie o rolę, już wiem, jak będzie mi mówił od środka. Taki wszystko. Reżyser w tak. domu to skarb. Tak. Bo kto wie, może to jego sprawka w ogóle. Ale że... też pamiętam, jak mi Darek Glazer powiedział też tak pięknie. Ja już sporo grałam, ale miałam zagrać taką w 30 jego, taką rolę kasjerki w jakimś domu towarowym, która pracuje i na dwie zmiany, bo mąż tak troszeczkę tam nie domaga z pracą, jest, pije i tak dalej. No taka typowa polska blokowa kobieta z dwójką dzieci. No i pamiętam, że zapytałam go, tak rozmawialiśmy troszkę o tej roli i tak dalej. I w pewnym momencie tuż przed zdjęciami ja mówię: powiedz mi, Darek, jak ja mam... co ja mam, jakie byś mi hasło dał na tę rolę, co ja mam tutaj grać? I on mówi:
Gabrysiu, ja nie chcę, żebyś ty grała, ja chcę, żebyś ty była. I to mi zrobiło całą rolę. Ja po prostu i też przełożyłam sobie to później, że tak naprawdę to jest najważniejsze i w teatrze, i w filmie. Dla mnie. Żeby być.